Dzień dobry, wieczór. Jestem ponownie Starki. Dziś widzimy się w grze Brotato. Jak widzicie, Abyssal Terrors DLC. Tylko, że nie do końca pełnoprawne DLC, a raczej przyczyna beta, która będzie trwała następne 10 mniej więcej dni. Więc tak, na pewno przez ten czas będzie trochę odcinków. No i dziś zaczynamy. Gram na planszy The Abyss, czyli nowej. I z nowych postaci, które się pojawiły dostępne od razu. Nie wiem, czy wszystkie są na start, czy mamy jakoś podblokowywane. Mamy marynarza, ciekawskiego, budowniczego, kapitana, kreaturę oraz romantyka. Dzisiaj zagramy kapitanem, który z tego co widzę będzie zbierał bardzo dużo expa za każdą broń brakującą. Dużo więcej dostaje za level upy, ale wolniej level upuje i wrogowie będą mu się ulepszać. Nie najlepiej. Tak czy inaczej bierzemy go i będziemy grać na start z Gravelinem, który widzę, że skaluje się od walki wręcz, chociaż jest dystansowy. Tak czy inaczej, poziom trudności 5, nowa postać, nowa plansza, zobaczymy na czym to będzie polegać. Na razie z tego co widzę są tutaj po prostu inaczej wyglądający wrogowie. Tak, wszystko inaczej wygląda z tego co widzę, ale nadal podstaw jest chyba takie samo. Fajnie. Okej. 4 melee damage'a i mamy nową rzecz. Mniej expa, ale dostajemy za to range damage i dodge. Nie. Czym kolejnego javelina. Jednak przez to jak kapitan działa, połączmy go już od razu. Niech po prostu będzie mocniejszy. O. Zablokujmy. Jeszcze sprosujmy. Mała ryba. Mniej, znaczy więcej obrażeń na tych, którzy mają pełne życie, ale mniejszy atak speed. Weźmy, bo to ciekawa rzecz. Bliznę definitywnie biorę. I okej. Okay. A, przy okazji jeszcze tak zapomniałem o tym powiedzieć, ale zauważyłem, że jest nowa statystyka. Klątwa. Jak działa klątwa? Okej. Okay. Przeklęci są potężniejsi, ale mają więcej materiałów. Broń też mogą być przeklęte? Przez co będą one potężniejsze? Warto wiedzieć. Tak czy inaczej. Mamy naszego tutaj szczepa. Naszych wrogów, które tutaj wyglądają jak jakieś krewetki, homary i tym podobne. Naprawdę chcę jak najszybciej zobaczyć, czy to tylko estetycznie tak będą wyglądać, czy naprawdę jest jakaś większa różnica później. Kurczę, po prostu to... No, wypada się naprawdę świetnie. I dobra, to nasi szanse na unik, definitywnie. Blizna, tak. Lutnia. Obrażenia zależne od szczęścia i obrażeń wręcz. Po uderzeniu wrogowie dostają więcej obrażeń przez 3 sekundy. Okej. Okay. Na razie nie bierzemy nic. Was na nic nie stać. Czym w ogóle długo przetrwamy z tym pojedynczym oszczepem? Jest jakiś nowy typ wrogów. Nawet dwa typy. Jedne po prostu jakby szarżują, drugie powoli strzelają. Powiedziałbym, że to są chyba jak na razie nadal, powiedzmy, że te same typy przeciwników, które są też na normalnym podejściu. I zobaczmy co mamy. Szczęście definitywnie. 90 do dystansu. Tak, definitywnie biorę. I dobra, pytanie co teraz? Weźmy to. Z duch czy miny? Raczej miny, bo na duchę jeszcze nie jesteśmy gotowi. O, i kolejna broń. Sierp, który skaluje się od obrażeń i zbierania. Z tym, którzy są bliscy śmierci, ciekawe. Nadal jednak odpuszczę sobie. Bo jak mówię, na razie wolę powiedzieć jak najwięcej rzeczy. I mamy pierwszy nowy typ przeciwnika. Gdzie on tak jak robi to takie cięcie przed sobą i odskakuje do tyłu. Nie, robi szarże. Zawsze w naszym kierunku. Ciekawe.
Tak czy inaczej, fajnie, że rozumiesz jakieś nowości i że... Ach, zaraz zginiemy, no tak. Restart. Ja tak łatwo się nie poddam. Na pewno... Najmądrzejsze to nie jest, że tak długo siedziałam na jednej broni. Ale jednocześnie no, chcę jak najwięcej wykorzystać po prostu te bonusy kapitańskie do mega XP-nia. Dobra, tak czy inaczej 10% obrażeń. Czy dwa pancerza? Powiedzmy, że wezmę dwa pancerza, bo to jest straszniejsze. Corrupt Shard. Jeden do klątwy, trzy do obrażeń. Biorę. I ponownie jak ostatnio łączymy. Mamy zaraz jeden klątwy, co oznacza, że zobaczymy jak to będzie. 1% szans na przeklętych wrogów i 0.2 szansy na przeklęte bronie. Okej. Nie wiem, czy było to rozsądne. Ale tak czy inaczej to biorę. Bo nawet jeśli nie było najmądrzejsze, to... No chcę się bawić, chcę zobaczyć. I tak. Wiem, że tam niektóre inne postacie, które były dostępne właśnie już z dodatka, miały jakieś mechaniki z klątwą. Ale nadal, wolę grać kapitanem, bo harvesting zawsze może się przydać. Zablokujmy. O, przerzucujmy raz. Miny. Jeszcze raz przerzucujmy. To się przyda, to też jest w stanie zaakceptować. I zaoszczędźmy. Tak. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może do fali piątej poczekamy. Zanim weźmiemy drugą broń. Jeśli nie będzie może idealnie, to wtedy postaram się wziąć trochę szybciej. Maksymalnie do siódmej. Ale definitywnie, jak tak patrzę. Druga broń by się przydała, patrząc na ilość wrogów. Ja pewnie zaraz weźmiemy. Ewentualnie coś, co pozwoliło nam się leczyć jakoś. Cześć, definitywnie. Melee damage i... Dobra, nie będę aż taki... Wezmę javelina, wezmę co, przelosujemy. I w następnej rundzie zrobimy fioletowego. Dobra. Trochę mniej XP nie będziemy mieć, ale spokojnie. A oszczepię robimy też swoje. W ogóle fajne wszystko z tym. Ale nie ukrywam, fajniej by było jeszcze. Gdyby ta broń się nie nazywała oszczep, na przykład harpun. Bo nie wiem czemu tak dla wśród kapitanów, to tak kojarzę po prostu, że na przykład bitwy morskie jakieś coś. Poza ewentualnie jakąś bronią palną, to znaczy jeśli harpun mi się kojarzy. Były jakieś dziwne stwory fioletowe. Ciekawe co to. Aha, dobra, anyway. 12 na unik, czy 12 speeda? 12 speeda. Quarrel. Kiedy się nie ruszamy, będziemy mieć lepszą regenerację. Biorę. Czemu nie? Teraz kolejne miny, czy tworzymy fioletowego harpuna? Nie no, fioletowy harpun. Aż na co to kusi. Wiem, że to jest głupia. O, czy trzeci. Okej, czyli zauważyłem, że im wyższy poziom harpuna, tym częściej on ma jakby darmowe, krytyczne trafienie. W początku było co 5, a teraz zauważyłem, że to jest co 3. Okej, świeci się czerwono. Nie wiem, czy to są ci wrogowie, co tutaj, którzy wzmacniają, czy to, że są na czerwono, to jest kwestia tego, że trafili mi się przeklęci. O, i znowu coś takiego łazi tutaj. Innego. Chciałbym to ubić, zobaczyć co, ale nie wiem, czy się uda. Mówię nie przez... Powiedzmy problemy z tym, że... No bijemy za mało, definitywnie potrzebujemy więcej niż jedną broń naraz. Okej, miny. Flaga tak, przerysujemy tak. I na falę 7 definitywnie. Muszę mieć dwie bronie, można nawet trzy. Z tego co pamiętam, fala 7 to jest ten, na której się pojawiam. Dobra, nevermind. Jeszcze nie był wtedy przeklęty, tutaj widzę przeklętego. Wiecą się na fioletowo. Ciekawe, że nagle tych kilku przeklętych dostaliśmy na jedną falę. Nawet tak, trzech przeklętych już mamy. Czwarty, no nie, znowu zginąłem.
Restart. Chyba jestem za bardzo zafiksowany na tym XP-ieniu. Teraz tak. Do fali, powiedzmy, piątej będziemy mieć drugą broń. Na siódmej chcę mieć trzecią. Tak będzie najlepiej. Rzeczywiście wytrzymam bez dodatkowych, tym lepiej, ale tak. Attack speed, niech będzie. To jest coś wartego uwagi. Powiedziałbym, że jeż. Kowne, ale tak. To definitywnie tak, to definitywnie. Tak, idziemy na falę drugą. Fala druga na szczęście jest w miarę prosta. Musimy dać radę. Chociaż nie ukrywam, tak fajnie było mieć jeszcze większe obrażenia, żeby jeszcze jakoś lepiej czyścić tych wrogów. No dobra, mamy 1,5 poziomu zdobytego. Regeneracja definitywnie. Blizna. Jedno przelosowanie, żeby zobaczyć co mamy. Okej, to jest trochę ryzykowne, ale i tak zaakceptuję. Tak. Fajnie by było, gdyby po tej fali trafiła się jakaś właśnie kolejna broń, którą byśmy mogli użyć. Najpierw kolejno oszczep, ale nawet jeśli by było coś innego, fajnego. Chyba wiedzę już jak wyglądają tutaj te skrzynki z przedmiotami, co są w postaci właśnie kufrów skarbu. Ciekawe. Fajne, fajne. Nie. Tutaj losujemy raz. A tak, speed kolejny niech będzie. Mamy to, czego chciałem. Jeszcze. Żeby było jasne, nie będę go już łączył. Będę trochę wolniej XP oczywiście przez to, ale dwa oszczepy wydaje mi się już konieczne na tym etapie. O! Nie wiem, czy wy to też widzieliście, ale to był przeciwnik z podstawowej gry. Oczywiście to mógł być bug. Więc nic sobie z tego nie robię, ale no był ten taki podstawowy, taki w hełmie, pierwszy. Którego można zobaczyć w grze. Ciekawe. Ciekawe, czy to one się tu pojawiają właśnie pod takimi warunkami, czy to był naprawdę błąd. O, koral tak. A tutaj... Zasięg bym brał. Jako okulary bierzemy, to losujemy, tak. Trzeci, idealnie będziemy mieć już. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Na pewno widać, że nie bije najlepiej na tych tutaj pancerzonych. Warto by było już naprawdę też myśleć nad czymś, co zwiększy mi obrażenia. Bo te homary, czy cokolwiek, to są jakieś kraby, raki inne, czy cokolwiek. Bardzo mocno. I patrzcie, znowu się pojawili, że wrogi z podstawowej wersji Brotato. Teraz naprawdę nie mam pojęcia, czy są błądy, czy jakieś są warunki, żeby oni się też pojawiali. Okej, osiem obrażeń. Musimy to wziąć, inaczej sobie nie poradzimy. Tak, kolejny oszczep, tak. Kolejna blizna oczywiście. I lecimy dalej. Teraz może być trochę spokojniej, chociaż nadal nie wiem, czy jest to wystarczające. Bo... No fajnie, bronie są, tylko... Teraz możemy zbyt wolno zdobywać poziomy, przez co... Ciężko będzie nam wygrać. Z tego co widzę, granicz z kapitanem, chyba najlepszym wyborem, tak teraz nie żartując, co mi zabiło? A tak teraz nie żartując, o, czy jest to dostępne? Nie, szkoda. A, bo chciałem ogólnie powiedzieć, że najlepszym wyborem chyba byłoby granie pod ten, jak to się nazywało. A, pod quarterstaff, czyli pod kijem. Ale się to nie wyszło. Spróbujmy jeszcze raz z tym harpunem, czy może weźmy, nie, spróbujmy z shotgunem. Może tutaj być lepszy rezultat. Choć
oczywiście shotgun bije mało, ale robi dużo pocisków, więc on może być skuteczny. Przeliczyłem, że jakąś fajną tajemniczą skrzynkę dostaniemy może z tego królowca, ale jednak nie. A, dobra. Porządek dystansowy definitywnie. Kolejny shot. Jako, że jest tak bardzo wcześnie, to bierzemy i łączymy. O tym pomyślę, bo to jest fajna rzecz, ale no, tracenie doświadczenia nie za dobre. Duch może być. Chyba pszczoła zawsze jest dobrym wyborem. I tak, dziwny duch wiem, że jest bardzo ryzykowny. No, ale wziąłem go, bo to jest fala druga. Mogę sobie pozwolić na trochę ryzyka, bo... Nie wierzę. To było piękne, jeszcze raz gramy. Chciałem powiedzieć, że mogę sobie pozwolić na trochę ryzyka po prostu, bo no to jest fala druga, jest wcześniej, łatwo, a wlazłem we wroga i zginąłem. Dziś chyba nie jest mój dzień, jeśli chodzi o takie porządne granie, ale... A całe szczęście mi to... jakby... nie przeszkadza. Jak mam dobry nastrój, humor. Aż dlatego, że właśnie pojawił się ten dodatek i... po prostu podekszczytowany wszystkimi nowościami, które tu ewentualnie mogą być. Nawet jeśli nie będę umiał grać, to tragedii nie będzie. Oczywiście, nie ukrywam, fajnie by było umieć grać i sobie poradzić świetnie, żeby zobaczyć jak najwięcej, ale... to jestem akurat naprawdę pierdoła na tym momencie. Tak, następne podejścia będziemy robić oczywiście też inną postacią w następnych odcinkach i tak dalej. Tylko nadal będziemy jednak... Wow, nie wzajemnał na bliznę. To była fatalna fala. Tylko nadal to będą postacie głównie z dodatka. Bo po prostu, jak dali, to czemu nie? Oczywiście... nie tak, że póki jest tylko beta, bo jak już wyjdzie dodatek bezpośrednio, to będziemy kontynuować z nim. O to się nie musicie martwić. Ale fajnie, że daj przedsmak już właśnie za darmo. Jeszcze oczywiście balans może być nieprawidłowy, bronie mogą mieć trochę inne efekty, postacie tak samo, ale... będzie i tak fajnie, dobrze. I 10% obrażeń definitywnie, blizna definitywnie. Tutaj nie ma, kupon definitywnie, o to definitywnie, to też może się przydać. Ostatnie przelosowanie. Nie ma nic takiego na tyle bezpiecznego, na co bym się był skłonny zgodzić, więc idziemy na falę czwartą. A fal czwartej... o, czy znowu się pojawili ci, czyli właśnie tacy klasyczni w tych czapkach. Ja już nie mam pojęcia naprawdę, czy to jest zamierzone, czy to są bugi. Ale no, tak inaczej widzicie już, o których mówiłem. No i tak... chyba zaraz ze zestawu upadnę. Czy... nie. To nie jest mój dzień. Spróbujmy znowu, może jednak tym harpunem, oszczepem, cokolwiek. Jakoś lepiej mi tym szło. Też nie muszę się dziwić, że lepiej szło, jak to ma podwójne przebicia, wyższe obrażenia i tak dalej. Nie wiem, nie wiem. Może to powinienem naprawdę odpuścić sobie. Dzisiaj granie dalej i w ogóle kompromitowanie się. Ale jakoś tak nie potrafię. Jakbyś tak, no, zbyt dobry nastrój czy coś. Ciężko mi stwierdzić. Książkę zawsze warto brać. Pingwin. Okej, okay, jeden do regeneracji i dodatkowa regeneracja zawsze jak podnoszę owoczki podczas fali, kiedy mam pełne życie. Definitywnie będę brał. Definitywnie będę brał. Okej, okay, homary. Kraby czy cokolwiek to jest, pokonujemy. Podstawowych, czyli krewety, pokonujemy. Na razie jest okej. Okay. Wcześniej ukrywam, fajnie byłoby trochę szybciej jitować tymi szczepami. Nie, żeby to była tragedia, to obecne tempo, ale no, ja chciałbym szybciej, naprawdę. Regeneracja definitywnie. Pingwin definitywnie. Shurikena też weźmiemy prawdopodobnie. Bo może nie ma bezpośredniego synergia z oszczepem,
No ale obojeż skalują się od walki wręcz tym dystansowi. Więc tak. Kolczaste drzewo też wezmę. A co mi szkodzi? Jest tak. Może to będzie to coś, czego potrzebowałem, bo szurkeny fajnie się odbijają między wrogami na krytykach. Chociaż... pewnie niektórzy by uważali, że to jest głupi pomysł właśnie przez to, że nie będzie synergii, a zbieranie bonusów za zestawy w Brotato może być dużo istotniejsze niż mi się wydaje. Lepiej byłoby mieć 6 tych tutaj oszczepów, żeby mieć więcej życia czy coś. Ale w moim odczuciu lepiej iść po prostu pod to, co mi się trafi, co będzie dobre, 16% obrażeń oczywiście. Shuriken i to. Sentii może się przydać, pozostałe rzeczy nie. I tak, Shuriken oczywiście będzie bił dużo mniej niż oszczep na początku. Ale jak te dwie bronie będę już potem ulepszał, to powinno wyjść na podobne. Dlatego, że Shuriken będzie się odbijał między wieloma wrogami. Tymczasem oszczep, no, będzie przebijał wrogów. Obie rzeczy potężne, obie przydatne. Obie nie wykorzystam. Nie. Nie, naprawdę najpierw skończymy epizodę, bo to coś mi nie idzie. No ale przy okazji macie teraz przykład tego, jak często moje podejścia wyglądają, te, które na YouTube nie trafiają. No dobra, tak czy inaczej mam 27 minut, więc jakiś odcinek z tego będzie. No i cóż, no, do usłyszenia już niedługo w kolejnych epizodach z dodatka do Brotato. No i trzymajcie się, hej, hej. W sumie nic więcej do powiedzenia chyba nie mam. No, to ten, hej.